Zadanie. W prasie hydraulicznej powierzchnia małego tłoka wynosi 20 cm2, a działająca na niego siła wynosi 50 N. Oblicz siłę działającą na drugi tłok o powierzchni 20 000 cm2. Wypiszmy na początku dane i szukamy. F1, czyli siła działająca na pierwszy tłok 50 N, S1, czyli Powierzchnia pierwszego tłoka 20 cm2 oraz powierzchnia drugiego tłoka 20 000 cm2. Należy obliczyć siłę działającą na drugi tłok. Zerknijmy teraz, jak zadanie wygląda graficznie. Mamy schemat prasy hydraulicznej i trzeba obliczyć siłę działającą na drugi tłok, gdy w zadaniu mamy. Siłę działającą na pierwszy tłok, zarówno pierwszą, jak i drugą powierzchnię. I zauważ, jeżeli na mały tłok działa siła, to wywiera ona ciśnienie, które zgodnie z twierdzeniem Pascala rozchodzi się równomiernie tutaj w całej prasie i wywiera ono nacisk na drugi tłok. No i właśnie, obliczymy siłę nacisku na ten duży tłok. W zadaniu będziemy korzystać z tej oto informacji, że ciśnienie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony w takiej prasie jest identyczne czyli ciśnienie pierwsze jest równe ciśnieniu drugiemu. Czyli tak naprawdę ciśnienie wszędzie jest identyczne. Każde z tych ciśnień możemy rozpisać ze wzoru f razy f przez s. Czyli zarówno lewą stronę rozpisujemy f przez s, jak i prawą stronę rozpisujemy f przez s. Zauważ, mamy f1s1s2, nie mamy f2. Czyli tej oto wartości w tym równaniu. Wstawmy wartości, czyli zamiast f1 50 N do mianownika s1 20 cm2. Tutaj wstawimy po prostu naszą niewiadomą f2 a do mianownika 20 tysięcy centymetrów kwadratowych. Aby obliczyć f2 należy liczby, które są po skosie wymnożyć i wydzielić przez wartość, która nam została w naszym równaniu, w naszej proporcji. Więc f2 równa się. Mnożymy 50 Newtonów razy 20 tysięcy centymetrów kwadratowych. I dzielimy wszystko przez 20 cm kwadratowych. Oczywiście tutaj te dwie wartości się skrócą na 20. Czyli tak, po pierwsze, jednostki nam znikają. I tutaj po skróceniu otrzymujemy 1000. 50 N razy 1000 otrzymujemy 50 000 N. Dajemy odpowiedź: na drugi tłok działa siła 50 000 newtonów.